Cześć, jestem Julia, jestem barbierką, jestem dziewiarką, prowadzę konto na Instagramie Uleczkownia, prowadzę kanał na YouTubie, na którym teraz się znajdujesz. W dzisiejszym odcinku odpowiadam na Wasze pytania, które zostawiliście pod ostatnim filmem. Zapraszam! Trochę tych pytań jest, ja sobie je pogrupowałam. Obawiam się, że moje odpowiedzi mogą być czasem troszkę długie. Zobaczymy, jak to wyjdzie i jak długi wyjdzie ten odcinek. Mam tutaj na kartce 4 przygotowany taki wydruk z Waszymi pytaniami. To są pytania zarówno tutaj z YouTube'a, jak i z Instagrama, ponieważ na Instagramie na Stories także prosiłam o to, żebyście zadawały mi pytania. No to kategoria pierwsza, dzierganie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z dzierganiem i co było pierwsze? Co sprawiło, że zwróciłaś uwagę na dziewiarstwo? Ja dziergałam jako mała dziewczynka, mama mnie nauczyła. Umiałam robić na drutach prostych, metalowych 3 mm oraz na szydełku, też takim małym, metalowym, nie grubym. I nigdy nic nie zrobiłam. To nie było tak, że chodziłam w swoich sweterkach do szkoły albo w szalikach. Zawsze prosiłam mamę, że mamo, nabierz mi oczka. I jak już mama mi te oczka nabrała, to ja sobie po prostu dziergałam. Po prostu, tak do przodu. Jechałam bez żadnego planu, bez niczego. Więc umiałam przerabiać prawe oczka, lewe oczka. Umiałam robić łańcuszek na szydełku, no i tam szydełkiem już umiałam robić te półsłupki, słupki, słupki nawijane, czy tam półsłupki nawijane. Jak zwał, tak zwał. Takie podstawowe rzeczy umiałam już robić. Ja przez całe życie w ogóle byłam bardzo kreatywną osobą, pewnie przez moją mamę, która zawsze coś robiła i działała rękami. I ja też tak przez całe życie próbowałam swoich sił we wszystkim, robiłam swoją biżuterię, później długi czas zajmowałam się scrapbookingiem. Później kupiłam sobie maszynę do szycia i zaczęłam szyć. A kiedy mój drugi syn miał około roczku i zaczął się przemieszczać po mieszkaniu, to szycie okazało się być zbyt trudne. Ja już tego nie mogłam robić przy nim, bo wykroje się zostawia na podłodze, wycina się też materiał. On też podchodził mi do pedału od maszyny i tam próbował mi klikać, czy wkładał rączki, naciskał mi to. Przez jakiś czas próbowałam szyć tak, bo mam taką maszynę, że ona działa też na guzik, mogę wcisnąć start-stop, więc w ogóle bez pedała próbowałam klikać start-stop. No ale już nie było to takie łatwe jak wtedy, kiedy on po prostu był nieruchomym dzieckiem, nie przemieszczającym się po całym mieszkaniu. Dlatego stwierdziłam, że potrzebuję hopy, które będzie zajmowało mało miejsca, nie będę musiała, wiecie, wyciągać maszynę, wyciągać takiej podkładki do wycinania, nie będzie tam ostrych narzędzi typu nożyczki czy ten taki nóż rolujący. Nie będzie też czegoś takiego, że dziecko poruszy mi materiał i ja już źle wycinam czy źle szyję. I pomyślałam sobie, że przecież kiedyś dziergałam, więc mogę do tego wrócić. Przecież robótkę się wkłada do koszyczka, szydełko w każdej sekundzie jestem w stanie to po prostu chwycić ten koszyk i odłożyć go na bok, zająć się dzieckiem wtedy, kiedy mnie potrzebuje, chwycić to znowu, przerobić chociażby 4 oczka i znowu to odłożyć. Co przy małym dziecku jest bardzo wygodne, bo nie trzeba rozkładać tyle rzeczy. Dlatego stwierdziłam, że wrócę do dziewiarstwa i ja od razu wróciłam, wiecie, na pełnej pompie. W ogóle, wiecie, jaką głupotę zrobiłam? Ja trochę się bałam wrócić do dziewiarstwa, bo tylko umiałam to, co mnie tam mama nauczyła, więc weszłam sobie na jakiś blog, jakąś stronę i zaczęłam czytać, jak dziergać. Taki jakiś pierwszy w ogóle wpis dla początkujących. I tam było napisane, żeby brać tylko grube włóczki, tylko grube druty czy szydełka, bo bardzo szybko widać postęp, że się nie zniechęcisz. Więc ja kupiłam taką grubą włóczkę, w ogóle od razu wełnę, więc zapłaciłam miliony złotych. Kupiłam strasznie grube druty, chyba 15, 12 i 9, takie rozmiary. Pierwszy raz z żyłką kupiłam druty. I jak ja to zaczęłam dziergać, to było dla mnie tak straszne przeżycie, to było koszmarne coś. Ta robótka wychodziła taka toporna, ciężka, wielka, masywna. I myślę sobie, to nie jest dziewiarstwo, jak ja chcę uprawiać. I dotarło do mnie, że chyba będę robić tak, jak mnie mama nauczyła. Na drutach, trójeczkach i na szydełku numer 3. I to są moje ulubione rozmiary. Teraz już wiem, że są połówki, ćwiartki, więc bardzo lubię też 3,25, 3,5, 4 to już takie, jak muszę to wezmę. Bardzo lubię taką dzianinę zrobioną z drobnych oczek, taką lejącą się, lekką i po prostu tego się muszę trzymać. Więc to, że przeczytałam jakiś wpis kogoś w internecie, który poleca, że ma być tak, a nie inaczej, bo to jest najprościej dla początkującej osoby, to w ogóle tak nie zawsze się to sprawdza.
ale jak tylko poszłam za głosem własnego serca, to kupiłam sobie od razu zestaw drutów i kupiłam sobie od razu zestaw szydełek. Poprosiłam od razu męża, żeby mnie kupił na święta właśnie taki zestaw drutów, żyłek wymiennych, żebym miała wszystkie rozmiary i ja używam tego zestawu do dzisiaj. Nic mi się nie złamało, nie urwało, nie ukręciło. Jest to zestaw, który widzicie tutaj z boku, ja nie pamiętam jak on się nazywa. Taki w takim pudełeczku z bardzo grubego kartonu. Strasznie ciężki, nieporęczny, ale bardzo dużo rzeczy zrobiłam na tym i to był rok 2017. Ale co było pierwsze? Pierwsze było szydełko. Chwyciłam za szydełko, pamiętam, pojechaliśmy na święta, na te święta, na których właśnie mąż dał mi ten zestaw drutów. Ja wzięłam sobie szydełko, dostałam dużo włóczki w prezencie, bo tak poprosiłam. I ja od razu na tym szydełku zrobiłam sweterek dla pieska i od razu na tym szydełku zrobiłam sweterek dla syna. Taki, wiecie, zszywany po prostu z prostokątów. No wydawało mi się to być strasznie intuicyjne, przecież na szydełku ogarnąć kwadrat czy prostokąt to nie jest w ogóle ciężka sprawa. I tak samo rękawki, już jakoś wymyślałam w okrążeniach i cyk, i był malutki sweterek, i było malutkie ubranko dla Maltańczyka Lasina. Skąd pomysł na założenie konta na Instagramie na temat dziewiarstwa? No znikąd, to wiecie, to nie była żadna decyzja, teraz wchodzę na Instagram i coś tam będę robić. No chyba tak jak teraz ludzie mają na przykład te TikToki, to słyszycie wszędzie tu TikTok, tam TikTok i człowiek stwierdza, a co to jest ten TikTok? No i wejdzie na TikTok, tam pisze, żeby założyć konto, no to zakłada konto. No i zaczyna najpierw odlądać, jak odlądasz, w końcu zaczyna coś nagrywać. Chociaż coś głupiego na początku, chociaż coś takiego prostego. I ja tak samo weszłam na Instagram, poskrolowałam, poszukałam po hashtagach to, co mnie interesuje. I no to cyknęłam zdjęcie, nie? Psa i wstawiłam. Albo cyknęłam zdjęcie robótki. I ja już później chciałam tak fancy, bo ja stosunkowo szybko wpadłam chyba na tą fotoszkołę. Więc wiecie, że jest kubek, że coś takie ustawiane, te flatline, jak mnie to chwyciło. I zaczęłam poznawać dziewczyny i to mnie najbardziej wkręciło. Pierwszą osobą, z którą rozmawiałam chyba na Instagramie, to jest Kasia Tobor, moje szydełkowo, ona miała profil, ja jej pokazałam moją czapeczkę, którą zrobiłam z muskatu, rozmawiałyśmy chwilę o tej włóczce i tak się przyjemnie rozmawiało. Teraz Kasia ma swoją firmę i sprzedaje biżuterię z żywicy, nie wiem czy jeszcze dzierga, jeśli dzierga to pewnie jakoś sobie do relaksu, ale myślę, że poświęciła się po prostu jubilerstwu. I to jest to, co teraz robi i Kasi bardzo kibicuje. Kasia tworzy cudowną biżuterię i bardzo ją pozdrawiam, jeśli mnie ogląda. W ogóle takie były jaja, bo ja tam pisałam jakieś śmieszne rzeczy, nagrywałam jakieś storiesy i sobie myślę, ale drętwi ci ludzie na tym Instagramie. Nikt mi nic nie napisze, przecież można odpisywać na te stories. I wiecie, co się okazało? Wtedy ten layout Instagrama w ogóle był trochę inny i się okazało, że te ukryte wiadomości, w sensie jak się z nikim wcześniej nie rozmawiało, jak się z kimś wcześniej nie rozmawiało, to on idzie do jakiegoś w ogóle innego folderu, ukryte, czy jakieś prośby. I ja dopiero po paru miesiącach się zjarzyłam, że jest taki folder. I ja tam weszłam i tam było całe mnóstwo wiadomości. I ludzie rzeczywiście odpisywali na to, co ja mówiłam i ja co pokazywałam. Tylko ja tego nie widziałam po prostu, więc to była taka wtopa na maksa i strasznie mi było przykro, ale wszystkim tam podpisywałam oczywiście zaraz i już wiedziałam, że taki folder jest i że trzeba go sprawdzać tak co dwa dni, czy ktoś coś odpisał, czy nie. Właśnie z osób, które piszą do mnie pierwszy raz. Czy masz jeszcze te swetry z intro i czy kiedyś o nich zrobisz odcinek? Myślę, że tak i myślę, że to będzie zupełnie osobny odcinek, bo ja bym teraz zaczęła o nich gadać to w nieskończoność. Ale tak, możemy chwilę o nich porozmawiać. Jak było z drutami? Od czego zaczęłaś robienie na drutach i jak szło? Co pomogło Ci w nauce? I po jakim czasie zaczęłaś robić sweterki? Ja zaczęłam od sweterka. Wzięłam te druty, kupiłam sobie właśnie włóczkę muskat taką fioletową i zaczęłam od sweterka. Znalazłam na YouTubie tutorial na sweterek dziecięcy. Chciałam zrobić sweterek właśnie dla mojego synka. To nie był wcale prosty sweterek, ponieważ on miał oczka prawe i lewe. To był kardigan na guziki, czyli miał jeszcze dziurki na guziki i miał warkocza. I był robiony raglanem od góry. I wiecie, ja nie miałam pojęcia o co chodzi. Kobitka, która to mówiła, mówiła jeszcze w języku, którego ja nie rozumiałam w ogóle. Ale miała to fajne, że jak ona coś pokazywała, a pokazywała każdy krok, to na dole ekraniku wyświetlało się, taki szyfr się wyświetlał, tam było jakieś dwa, ky, tong, coś tam. Ja nie rozumiałam, ale myślę sobie, może to jest coś, co da się jakoś znaleźć. Więc ja puściłam sobie ten filmik. Ona w ogóle jeszcze dziergała tą metodą angielską, czyli prawą ręką, a ja trzymałam miskę w lewej ręce.
Ale trochę sobie podglądałam, jak ona to robi i później, żeby cały czas się nie patrzeć, jak ona to robi, bo ona też nie pokazywała, wiecie, tak, każdego rzędu po kolei, tylko na przykład mówiła, żeby to powtórzyć 3 razy, to ja pauzowałam ten film i spisywałam sobie do zeszytu wszystko to, co było napisane tym szyfrem na ekranie, czyli K4 przecinek, 2 coś tam, przecinek, wiecie, i wpisywałam sobie później w internet te skróty i patrzyłam na YouTubie, jak to się robi. I się dowiedziałam, że K to jest oczko prawe, że P to jest oczko lewe, całkowicie nielogiczne, bo P powinno być prawe, a wyszło, że P to jest lewe oczko, strasznie mnie to denerwowało, więc ja sobie pisałam wszystko po swojemu. Ja przez długi czas w ogóle nie rozróżniałam, nie umiałam nazwać, co jest oczkiem prawym, a co jest oczkiem lewym. Miałam oczko łatwe i oczko trudne. Tak to funkcjonowało u mnie. I tam było na przykład K2TOG. I ja to wpisywałam w YouTube i patrzyłam, jak to wygląda i opisywałam to sobie swoimi słowami, żeby wiedzieć, jak to zrobić. I ja cały sweter tak sobie rozpisałam w zeszycie swoimi słowami z tego szyfru, co ona miała na tym YouTubie. Nie wiem, ile godzin mi to zajęło, ale tak właśnie zrobiłam i jeszcze rozpisałam to sobie tak, żeby zrozumieć, bo ona tam mówi na przykład przez 5 rzędów coś tam. Więc ja rozpisałam sobie rząd po rzędzie. W 4. rzędzie trzeba zrobić tak. W 5. rzędzie trzeba zrobić tak. W 6. rzędzie trzeba zrobić tak. Wszystko miałam rozpisane. I po wykonaniu każdego rzędu ja brałam długopis i wykreślałam cyferkę, że tam na przykład 5. rząd zrobiłam. Że zrobiłam 178. rząd skreślałam. Wszystko miałam rozpisane i to była moja pierwsza robótka na drutach i właśnie w ten sposób ją zrobiłam. Czapki zrobić praktycznie nie umiem do dzisiaj. Zawsze mi wychodzi za dużo, za mała, jakaś dziwna, jedna, jedyna czapka, jaka mi wychodzi, to ze wzoru Agi Wełniutko. Aga napisała ten wzór specjalnie pod mojego merynoska i jest na drutach 3 mm, więc dłubanie tej czapki zajmuje mi 3 dni bardzo intensywnego dziergania, ale jest to czapka, która zawsze pasuje i wygląda świetnie, jest zrobiona drobnym ściegiem, no i to jest jedyna czapka, jaka mi wychodzi. Nie zrobiłam żadnego szalika na drutach. Wpadłam na chwilę w chusty, ale to mi szybko przeszło, więc tak, sweterek to było właśnie to, od czego zaczęłam, dokładnie w taki sposób, jak Wam opisałam. Jak znajdę w ogóle filmik tej kobity, co ona robiła ten sweterek, to ja Wam go tutaj podlinkuję, jak wygląda ten tutorial. Pierwszy tutorial, z którego ja robiłam pierwszą rzecz na drutach. Dobra, teraz zrobimy takie pytania o niczym, a na koniec będą pytania o barwienie, bo tego jest najwięcej. Jak zostać dziewiarką? Kupić druty 2 i włóczkę i zacząć dziergać. Albo jedno szydełko i włóczkę i zacząć dziergać. Tak się zostaje dziewiarką. Jak z tego żyć? Nie wiem, ja z tego nie żyję. Nie żyję z dziewiarstwa. Takie pytanie to do dziewczyn, które żyją z dziewiarstwa. Ja nie żyję z dziewiarstwa. Ja żyję z jedzenia. Jem i żyję. Jak tanio robić zakupy? Nie wiem. Twój ulubiony kolor? Nie mam ulubionego koloru, ale mam kolory, których nie lubię. Nie cierpię czerwonego koloru. Nie cierpię czarnego koloru i trochę się nie lubię z białym. Lubię w białym to, że on ładnie podbija wszystkie inne kolory. Zwłaszcza takie bardzo czyste kolory. One pięknie wyglądają z bielą, bo ładnie ta biel je wybija właśnie. Do niedawna jeszcze nie lubiłam brązowego i dużo brązowych rzeczy nadal mi się nie podoba, ale powolutku się przekonuję do jakiegoś takiego beżu. O, szarego jeszcze, nawet go nie wymieniłam, bo dla mnie to w ogóle nie jest kolor. Dla mnie szary w ogóle, czytałam kiedyś w takiej teorii, ona mi się strasznie spodobała, łyknęłam ją od razu, że szary to jest taki kolor, którego nasze oko nie jest w stanie zobaczyć, więc daje nam tam taką szarą plamę. I że jest to spowodowane ciągle tym, że nasze oko się ciągle rozwija i że jak nasze oko kiedyś w przyszłości ewolucyjnie będzie lepsze, to w końcu zobaczymy, co to jest za kolor. Wiecie, jak nieaktywna postać w grze, tak traktuję szary. To jest jakiś kolor, który jest piękny na pewno, tylko jeszcze tego nie widzimy. A skoro ja jeszcze tego nie widziałam, to w ciemno nie biorę. Jak długo projektowałaś kardigan z kalendarza adwentowego? Wcale. Ja robiłam bardzo dużo podejść do w ogóle swetra z kalendarza adwentowego. O tym jest cały vlogmas, o 100 tysiącach, po prostu jednym projekcie z tej włóczki. Nawet nie wszystkie już pokazałam na końcu, bo jeszcze próbowałam coś tam ukręcić z moherem i to też mi nie wyszło.
I ostatecznie stwierdziłam to, może to szydełko. I ja zaczęłam szydełkiem od góry sweter robiony raglanem. Och, jak mi się to nie podobało. Potem przypominało ten pierwszy sweterek dla psa, który robiłam. I było tak, że była w styczniu jakaś wystawa Lego tutaj w Gdańsku. Ja poszłam z dzieciakami. Tam jest taka hala, że dzieci mogły się bawić jak chcą. Tych klocków bardzo dużo. Więc ja sobie usiadłam w kąciku, wyjęłam te moteczki, wzięłam szydełko numer 3. I zrobiłam trójkąt. I stwierdziłam, to będzie narożnik. To będzie narożnik kardigana. No i chwyciłam inny kolor. No i zrobiłam obok kwadracik, od razu go doczepiając. I zrobiłam następny kwadracik. I zrobiłam jeszcze jeden trójkącik. No jak wyszliśmy stamtąd, ja już miałam taki... Ojej, jaj pokazywanie, dobra. Jakbyście... Taki trójkącik. I już miałam zrobiony. On był zrobiony z iluś tam elementów już. I stwierdziłam od razu, kurczę, muszę zacząć robić tak samo z drugiej strony, bo kolory mogą się nie zgadzać, ale chciałabym, żeby było tak samo po jednej i po drugiej stronie, że jak tu jest duży kwadrat, to tu też jest duży kwadrat, dokładnie w tym samym miejscu, nawet jeśli kolory się nie zgadzają. I tak dojechałam trochę przodu, tak do miejsca, w którym była pacha i stwierdziłam, że chcę to już połączyć tyłem, żeby mieć jedno. Więc tak połączyłam sobie tyłem, stwierdziłam, że na środku może bym zrobiła jakiś taki duży element, więc go zrobiłam. Gdybym ja to projektowała, ten element byłby troszkę niżej. Chyba niżej albo wyżej. Byłby na środku w każdym razie. A także tego nie projektowałam, to wyszło po prostu na bieżąco. No i na koniec prostokątne rękawy też z tych trójkątów. Co chwilę przymierzałam, patrzyłam jak leży. I na koniec tylko maciupeńka plisa, żeby było w ogóle jakiekolwiek wykończenie. Dookoła tego kardiganu i nie był projektowany wcale. On był tylko robiony. Gdybyś była zwierzęciem, to co by to było? No nie wiem, co by to było. Ja jestem strasznie słaba w takie, wiecie, zabawy, a gdybyś była sztućcem, to byłabyś łyżeczką, widelcem czy nożem. W ogóle czasem mi wyskakują na Instagramie takie rolki, bo, że o mężczyźnie, że ja sobie coś tam spokojnie robię, a moja żona mi się pyta, czy nadal bym ją kochał, gdyby była kablem HDMI. Ja nigdy takiego pytania nie zadałam. Ja nie mam takiej potrzeby utożsamiania się ze zwierzętami, z meblami, więc jak mi się spytacie, gdybym była meblem, to czym bym była, no nie bawię się w takie gry, bo nie wiem, co mam Wam odpowiedzieć, jakoś moja wyobraźnia w tym kierunku absolutnie nie idzie. Ile trwa u mnie montowanie odcinka i ja przez godzinę, bo to sobie zmierzyłam, przez godzinę obrabiałam 10 minut filmu. Czyli jeżeli widzicie, że film trwa 20 minut, znaczy, że ja 2 godziny go montowałam. Już nie mówię o, wiecie, miniaturce, wrzucaniu tego na YouTube, szukanie tych opisów, linków i tego wszystkiego, nie licząc całej innej roboty. Samo siedzenie w programie i składanie go w całość. Przelicznik mam takie, że na każde 10 minut gotowego filmu ja poświęciłam godzinę. Co się stało, że postanowiłaś barwić? Jaka historia się za tym kryje? Jak się tak wkręciłam w dziwiarstwo, to mnie niesamowicie podjarało dziwiarstwo, w sensie dziwiarki. Jarają mnie dziwiarki. Ja uwielbiam te kobiety. Ja stwierdziłam, że no one mają rzeczy do swojej pracy, ale nie mają rzeczy dla siebie. A przecież zasługują na fajne torby, na fajne kubki, długopisy, notesy i wszystko inne takie dla nich, takie dedykowane, nie dedykowane. Eny! Ale bym palna. Takie projektowane już pod nich, tak? Tylko dla dziewiarki, że nikt inny z tego nie może korzystać. Ja już chciałam taki sklep założyć, wiecie, to w ogóle otworzyć firmę i sprzedawać kubki, koszulki. Ja zaczęłam projektować koszulki, wydrukowałam sobie trochę tych koszulek, zapłaciłam za nie miliony złotych, ale były fajne. Część z nich była za mała, to rozesłałam po koleżankach. Tak samo, wiecie, tam zbierałam jakieś wywiady, a gdybyś chciała dziennik dziewiarski, to jakby on wyglądał, jak zbierałabyś tam notatki w nim, jaki jest teraz twój system. W ogóle się podjarałam w taką girl boss, chciałam coś załatwić, tu czekałam za terminem, później stwierdziłam, że może jakieś filiżanki. Później stwierdziłam, że kurde, to się będzie tukło w tej poczcie i będę miała tyle strat. I wiecie, ja miałam całą listę tych produktów, które chciałabym robić i ja wszędzie napotykałam jakieś przeszkody, wszędzie. A na końcu miałam, że przecież mogę też sprzedawać ręcznie barwione włóczki. I jakoś tak do mnie przyszło, hej, tu czekam na decyzję z drukarni, tu czekam na decyzję od tam ceramiki, tu czekam na decyzję od tych koszulek. Ale włóczki barwić to, że mogę sama, nie? I zaczęłam od bawełny, to było trochę błędem, ponieważ bawełna moim zdaniem się ciężko barwi, w ogóle włókna roślinne.
trzeba się z tym pokochać, naprawdę. To dla mnie osobiście jest wyzwanie, nie? Sfarbowanie włókien roślinnych. Ja oczywiście zaczęłam od tego. Oj, one były błędy, były pomyłki, były wtopy. Ja coś z tego oczywiście sprzedałam. Dziewczyny to brały, bo się cieszyły na, takie kolory, których nie było nigdy wcześniej. Ja też nie do końca byłam zadowolona z tych barw, więc strasznie się czułam winnie, biorąc za te pieniądze, wiedząc, że jak nie wezmę tych pieniędzy, to nie kupię nic nowego, żeby spróbować znowu. Więc to było strasznie błędne koło. A w końcu tam kupiłam jakąś wełnę i ona była super miła i super fajna. I no oczywiście też kupiłam taką, która taka nie była, ale wspominam sobie akurat taką super fajną. No chyba nawet się nazywała Super Soft. I ja zaczęłam sobie barwić. I tak wiecie, raz lepiej, raz gorzej mi szło, no i tak to już poleciało. Nic innego nie wypaliło z tej mojej listy. Więc moje marzenie o sklepie dziewiarskim się nie spełniło, ale zostało mi to barwienie, bo już nic innego mi nie zostało. Gdzie nauczyłaś się farbować włóczki? W domu. Oglądałam YouTube, tak samo jak nauczyłam się dziergać. Jest całe mnóstwo darmowych materiałów. Internet kipi, absolutnie wiedzą chyba na każdy temat. Więc ja szukałam sobie filmików, szukałam sobie Amerykanek, które barwią i chyba tylko Amerykanek. A sposobów są, wiecie, miliony. Ja sobie je testowałam po kolei, sprawdzałam, obejrzałam taki filmik, że w mikrofalówce, no to próbowałam w mikrofalówce, nie? Obejrzałam, że w garnku, to próbowałam w garnku, na blaszce, to na blaszce. I tak wiecie, krok po kroku. To mi się sprawdziło, to mi się nie sprawdziło. To było fajne, ale nie wypaliło przez to. I metodą prób i błędów w końcu jakoś się nauczyłam. Jakich farb używasz? Ja używam nie farb, tylko barwników. To są barwniki Jacquard. Co myślisz o farbach naturalnych do barwienia włóczek? I wiem, że tutaj nie chodziło tyle o barwniki naturalne, w sensie, że zbieram mniszki lekarskie czy tam awokado, tylko chodziło o jakieś takie już gotowe, w sensie, że ja nie muszę robić tej kąpieli chyba barwierskiej, tylko że one już są odzyskane z tych naturalnych rzeczy. Nie wiem, co o nich myślę. No myślę, że pewnie są fajne i ja nigdy tego nie próbowałam. Czy sprzęt do barwienia jest drogi i czy zajmuje dużo miejsca? Nie jest tak, że potrzebujecie jak do szycia maszyny do szycia, żeby barwić, nie? Nie ma żadnej specjalnej maszyny. Oczywiście można sobie kombinować z takich gastronomicznych rzeczy, ale na start nie potrzebujesz nic. Bo jeśli na przykład będziesz chciała robić to w mikrofalówce, wystarczy Ci folia spożywcza i don, zrobione. To, co jest potrzebne, to na przykład wiadra. Wiadra się przydają, mam kilka bardzo dużych wiader i wiader nigdy dość. Wiadra się przydają do przenoszenia włóczki, do prania włóczki, do namaczania i wcześniej, więc duże wiadra to tak. No i jak nie macie takich w mieszkaniu, ja na przykład nie miałam, bo nigdy nie potrzebowałam wielkiego wiadra na ileś tam litrów tej wody, bo w mieszkaniu jednak ma się tego miejsca dosyć mało, więc takie wiadra zajmują sporo miejsca, ale one się na pewno przydają. A to, gdzie możecie barwić, to jest nawet, wiecie, patelnia, stary garnek. Nawet nie musicie, wiecie, kupować garnka. Wydaje mi się, że tak idąc codziennie na spacer, jakby zajrzeć do śmietnika, jeśli mieszkacie w dużym mieście, to garnek znajdziecie po prostu taki, bo nie używa się go już później do żywności. Dlatego mówię, że warto zgarnąć ze śmietnika coś, niż kupować specjalnie. Ale oczywiście można też kupić jakiś fancy szmensy sprzęt do barwienia. To już proponuję wtedy mieć po prostu pracownię na to osobne miejsce. I to są sprzęty takie gastronomiczne, płyty do podgrzewania, takie blachy, które mają... Wiecie, jak chodzicie czasem do knajpy, jest jedzenie na wagę. Oni mają takie blaszki, które są przez cały czas w wodzie. Ta woda jest podgrzewana i przez to jedzenie nie stygnie. No to dokładnie tak samo się robi z wełną. Są te takie maszyny podgrzewające, do których się wlewa wodę. Ta woda jest podgrzewana, do tego się wkłada blachę ze stali nierdzewnej. I przez to co jest na tej blaszce, czyli mówimy, że nasza włóczka jest podgrzewana. No i w ten sposób możemy barwić też. A można też robić kąpiele barwierskie w wielkich kadziach, wiecie, bo w garnuszku zmieści się jeden motek, może trzy, jak masz wielki gar na 10 litrów, no to tam więcej, ale jak masz wielką kadź, to wiadomo, że jeszcze więcej. No to już jest po prostu kwestia skali. Czy pofarbowanie gotowego swetra to zabójstwo, jeśli kolor się odpodobał? Nie. Uważam, że nie. Zwłaszcza, że miałam raz jeszcze przypadek, gdzie napisała do mnie dziewczyna, która kupiła kit Silka i wiecie co, po wypraniu kilka motków zostało takich, jakich miało zostać, a z kilka motków kolor sprał się całkowicie, więc sweter był w ogóle w dwóch kolorach. To jest
trudna sytuacja, bo to nie jest tak, że macie beżowy sweterek i chcecie, żeby był brązowy. Tylko to jest tak, że macie już dwukolorowy sweterek i to nie fancy paski, tylko w jakiś taki dziwny sposób w ogóle, więc to była trudna sytuacja. Ja z tą dziewczyną tam jej wszystko wytłumaczyłam, co potrzebuje, co ma kupić i jak to robić. Pisałyśmy sobie przez ten proces właśnie wiadomości i jej pomogłam trochę, tak sugerując, co ma robić. Całe barwienie oczywiście jest po jej stronie i to, jak ten sweter teraz wygląda, to jest tylko i wyłącznie jej zasługa. No i udało jej się, przynajmniej z tego, co ja pamiętam, ja to tak zapamiętałam, że udało jej się uzyskać kolor jakiś, jednolity na całości i się udało. Po prostu sweter jest odratowany. W zupełnie innym kolorze niż planowała, ale jest i da się go nosić. Tak samo cały sweter ostatnio Lena od nas z dzierganej kawy sobie pofarbowała. On się jej chyba nie do końca podoba, ponieważ ona go pamięta ze starej wersji, ale jak my, nie wiedząc jak on wyglądał wcześniej, widziałyśmy ten sweter, uznałyśmy, że no, tak jakby miał taki być, więc jakby nam się to podobało. Można pobarwić cały sweter. Oczywiście zależy, jaki jest jego kolor wyjściowy. Jeżeli jest jakiś taki jasny, to zawsze można na ciemniejszy, z ciemniejszego na jasny oczywiście trudniej. No i wiecie, z beżu nie otrzymamy zimnego różu na przykład, nie? Tam... No, działamy z tym, co mamy i z tym, co możemy zrobić, ale da się. Da się zrobić coś. Co najbardziej lubisz w procesie barwienia włóczek? Barwienie włóczek. Nie, wiecie, no te przygotowania są po prostu męczące. Tam namaczanie, lanie tej wody, noszenie, dźwiganie, szykowanie, podgrzewanie. Ale ten moment, że wybiera się kolorki, a później, wiecie, mogę sobie tak polać tę włóczkę, przewrócić coś. I bardzo lubię te barwienia, które są takie niezamierzone. Nie chcę uzyskać konkretu. Bo czasem jest tak, że wiecie, ja chcę, żeby konkretnie były jakieś kropeczki i żeby te kolory się nie zmieszały. I to jest trudne i zazwyczaj się przy tym stresuję. Są też takie barwienia, że chcę na przykład tylko pół motka mieć jakiegoś, a drugie pół jakieś inne. To też jest stresujące, żeby ten kolor nie spitolił mi na tę drugą część, którą chcę mieć w innym kolorze. Jeżeli są dwa kolory... Jeden bardzo intensywny, na przykład super ciemno-niebieski, a chcę, żeby druga połowa włóczki pozostała biała i żeby mi ten kolor nie uciekł, no to jest znowuż stres. Jeżeli chcę konkretnie mieć tęczową włóczkę, że pięknie przechodzą te kolory między siebie, a nie, że różowy mi gdzieś śmignie przez cały motek i wtedy już nie uzyskam czystego żółtego na przykład, no to też jest stresujące. Ale te motki wszystkie, w których ja mogę sobie... Tak sobie wylewam, obracam, tak sobie wylewam, obracam i co wyjdzie, to wyjdzie. I z jednej strony będzie jaśniejszy, z drugiej strony ciemniejszy, tu będzie bardziej zielony, tu będzie bardziej różowy. Uwielbiam takie barwienie. Jakie ulubione zestawienia kolorystyczne masz, jeśli chodzi o barwienie? Moje ulubione zestawienia to jest używanie neonowych, takich jasnych kolorów. Uwielbiam je mieszać w dowolnej kombinacji, jest to taki toksyczny zielony, turkusowy, bardzo taki cytrynowy, żółty, taki... Nawet nie cytrynowy, jaśniejszy niż cytryna. Taki żółty właśnie, fuksjowy. Wymieniałam wszystkie. Bo tam się, wiecie, pomarańczowy się zrobi sam. Jak potrzebuję pomarańczu, który chcę mieć, taki, to sobie mieszam właśnie ten cytrynowy z fuksjowym. Jak potrzebuję mieć fioletu, to też sama mieszam turkus z fuksją. Wymarzone farbowanie, którego jeszcze nie udało Ci się zrobić. Moje wymarzone farbowanie to, słuchajcie, zrobić paski na skarpetkach. Ale to jest strasznie ciężko zrobić na tych motkach, które ja dostaję od producenta. One mają określoną średnicę w tym pęcie jakby. I to jest tak, że jeżeli ja zrobię pół takie, to nie starcza na całe okrążenie. I wychodzi zygzak bardzo gęsty, a nie paski. Żeby to zrobić, musiałabym mieć... To pęto, które ma większą średnicę, ale to też stwarza inne problemy, bo ja już tego na przykład wtedy nie przewinę w gniazdko do dziergania, bo nie mam takiej dużej parasolki, więc no jedno ciągnie drugie za sobą, ale no myślę, że kiedyś takie fajne skarpety chciałabym zrobić, może kiedyś będę miała możliwość, to zrobię. Koniec pytań. Nagadałam się. Nie wiem, czy długo wyszło, czy nie, ale raz tylko byłam sprawdzić, czy mi się rzeczywiście nagrywa, bo znowu się nie widzę. Dziękuję Wam bardzo za te pytania. Dajcie znać, co Was zaskoczyło, a czego się spodziewaliście. Tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmie.